Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na naszym spotkaniu, naszym przewodniku do długowieczności. Dzisiejszy temat, no, wydaje mi się, że temat bardzo, bardzo ważny dla nas wszystkich, bo będziemy, Szanowni Państwo, rozmawiali o tym, jak wygląda moc bakterii probiotycznych w niewielkiej saszetce. Słuchajcie, po co nam są w ogóle te bakterie probiotyczne? I pokażę, i to jest wielki start, słuchajcie, mieszanki Probio Plus, czyli synbiotyku, który dla Was przygotowaliśmy jako niespodzianka na długowieczność. Szanowni Państwo, nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem klinicznym, dyplomowanym zielarzem i fitoterapeutą. I w zakresie właśnie tego doradztwa i szczególnie, Szanowni Państwo, szkolenia dla zielarzy i lekarzy, którzy będą oglądać to nasze spotkanie, wydaje się być to szkolenie bardzo ważne. I do nich przede wszystkim kieruję tą wiedzę taką merytoryczną, ci z Państwa, którzy wcześniej nie mieli przyjemności z nami się spotykać, będą mogli sobie na co dzień też korzystać z tej wiedzy. W każdej chwili będziecie Państwo mogli sobie do tego wrócić. Żebyśmy przeszli do mieszanki, z którą będziemy mieli przyjemność pracować, wielką, wielką przyjemność pracować przez najbliższy czas. Szanowni Państwo, cechy bakterii probiotycznej. To jest ważne, żebyście Państwo zrozumieli, dlatego że bakteria probiotyczna to nie jest taka zwykła bakteria. To jest bakteria, która musi być wyselekcjonowana i musi mieć określone działania. Nie będę wszystkich tych cech omawiał, ale musicie wiedzieć, że zbadano i potwierdzono klinicznie i udokumentowano efekty zdrowotne bakterii, która się nazywa bakterią probiotyczną. Co to znaczy? To znaczy, że ta bakteria ma udokumentowane działanie, które pomaga w zdrowiu człowieka, a nie szkodzi. To jest udowodnione. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Te bakterie mają bardzo wiele różnych zdolności. Na przykład mogą przetrwać w środowisku kwasu żołądkowego, soli żółciowych. Łączą się z nabłonkiem jelitowym, mają naturalne pochodzenia mikrobioty jelita człowieka, nie wiem, ani niedźwiedzia czy psa. I uwaga, mają aktywność antagonizującą w stosunku do patogenów, grzybów, pasożytów i innych patogenów. To jest bardzo ważna rzecz. Produkują również broń chemiczną, w cudzysłowie. To znaczy produkują substancje przeciwko bakteriom chorobotwórczym. To jest bardzo ciekawa cecha bakterii probiotycznych. Czyli one potrafią produkować coś, co niszczy bakterie chorobotwórcze. Jeżeli chodzi o zaburzenia flory jelitowej, czyli zaburzenia mikrobioty, dysbiozę, to wszelkie zaburzenia równowagi flory bakteryjnej obecnej w jelitach, wszelkie zaburzenia nazywamy dysbiozą. No, Szanowni Państwo, czy to ma jakieś znaczenie? No bardzo wielkie, ponieważ udowodniono, że dysbioza może odpowiadać za powstanie i rozwój chorób cywilizacyjnych i metabolicznych. I zaraz Wam to udowodnię, bo może pamiętacie o takiej osi jelita mózg, ale ciekawe, czy ktoś z Was wie, że istnieje oś jelita nerki albo jelita kości. Zaraz Wam o tym opowiem. W związku z tym to leczenie chorób cywilizacyjnych i metabolicznych musi być zawsze związane z podawaniem odpowiedniego probiotyku. Musi być. W dzisiejszych czasach po prostu to musi być. Zaburzenia trawienia i niedożywienie organizmu. Szanowni Państwo, jednym z warunków nie tylko że tego, że jesteśmy zdrowi i nie ma stanów zapalnych, albo na przykład nie mamy alergii, jest prawidłowa mikrobiota. Jeżeli zatem zniszczycie, biorąc na przykład leki przeciwzapalne, antybiotyki, i nie będziecie stosować probiotyków, to możecie to prowadzić do zaburzeń pracy organizmu. W jaki sposób? Bardzo prosty. Warunkiem prawidłowego wchłaniania pokarmów jest obecność mikrobioty jelitowej, prawidłowej, tak saprofitycznej. Jeżeli nie ma prawidłowej mikrobioty, może dochodzić do niszczenia jelit i zaburzeń chłaniania. Słuchajcie, nie ma człowieka,
który ma 100% prawidłowe wchłanianie z jelit. Mniej lub bardziej jakieś zaburzenia tam występują. Teraz prawidłowa mikrobiota jelitowa jest w ogóle warunkiem zdrowia. Proszę o tym pamiętać. Stąd dzisiejsze spotkanie jest jednym z najbardziej ważnych, najważniejszych spotkań, jeżeli chodzi o ekstrakty, suplementy, z jakimi będziemy mieli przyjemność pracować. Jeżeli chodzi o same jelita, one mają styczność z otoczeniem. Słuchajcie, to jest jeden z punktów styczności człowieka z otoczeniem. Czyli tam mamy jedzenie, mamy mikrobiotę, mamy toksyny, które wpływają na nasze zdrowie. Jelita mają około 6 metrów długości. Różne mogą być krótsze, dłuższe. Ale słuchajcie, czy możecie sobie wyobrazić powierzchnię wchłaniania? Weźcie sobie, wyobraźcie 10 metrów na 20 metrów kwadratowych. To tak chyba jest mniej więcej taki kort tenisowy. Czyli jeżeli wylejecie wiadro wody na kort tenisowy, to zobaczcie, że powierzchnia wchłaniania nawet wiadra wody, nie szklanki wody, wiadra wody, 10 litrów wody, jest tak gigantyczna, że jak ktoś mówi, że ma problem z wypiciem szklanki wody, no to wierzcie mi, no co ja mam powiedzieć, no mogę się tylko uśmiechnąć, tak? To jest gigantyczna powierzchnia wchłaniania i mikrobiota jest tu niezbędna. Jeżeli zatem mówimy o działaniu mikrobioty na nasz organizm, to zobaczcie, co dla Was przygotowałem. Różne aspekty, nie tylko oś jelito-mózg. Powiem Wam o osi jelito-kości, jelito-serce, jelito-skóra, nerki, wątroba. Tak? Różne rzeczy, jakie wpływają na nasz organizm. A zatem, jeszcze raz pamiętajcie, nie ma de facto zdrowego człowieka, jeżeli nie ma zdrowej mikrobioty. Ja chcę o jedno Państwa poprosić, to jest rzecz bardzo ważna. Jeżeli uznacie, że to, co teraz powiem, za ważne, jeżeli spróbujecie dla siebie zastosować tą mieszankę, proszę dajcie znać, jak się czujecie. A jeżeli zobaczycie efekty, które ja obserwuję od 5 lat, to nie zatrzymujcie tej wiedzy dla siebie. Podzielcie się tą wiedzą z innymi. Jeżeli chodzi o nasze spotkanie, kontynuując, zespół nieszczelnego jelita, taki potoczna nazwa, ale słuchajcie, przyczyną tak zwanej nieszczelności, czyli przepuszczalności błony śluzowej jelit, która w efekcie takiej nieszczelności może nie tylko, że powodować alergie pokarmowe, ale jeszcze wnikanie różnych toksyn i świństw do organizmu. Przyczyn jest bardzo wiele, na przykład może być to infekcja, ale może być też stres, stosowanie leków czy różne alergie pokarmowe. Jeżeli chodzi o probiotyki w zespole jelita nadwrażliwego, bo tutaj może uprzedzę część z Państwa pytań, to mamy rekomendacje, na przykład Brytyjskie Towarzystwo Gastroenterologii zaleca po prostu na przykład szczepy Lactobacillus, a to właśnie te szczepy są Probio Plus. Nie wskazując nawet konkretnej nazwy szczepu, my mamy oczywiście numeratywne, nazwane nazwy szczepu, ale zwróćcie uwagę, że Towarzystwo Gastroenterologii Brytyjskie zaleca bezwzględnie stosowanie probiotyków w zespole jelita nadwrażliwego. Jeżeli chodzi o oś jelito-wątroba, ona jest bardzo prosta, jest wielokierunkowa. Tak? Krążenie wątrobowe to jest bardzo w ogóle specyficzna rzecz. I teraz, jeżeli chodzi o oś jelito-wątroba, to zastosowanie mikrobioty jelitowej i probiotyków jest niezbędne w leczeniu na przykład encefalopatii wątrobowej, czyli niszczenia mózgu przy zatruciu wątroby. I w tym wszystkim jednym z podstawowych elementów, słuchajcie, bo to może być skrajna choroba, ale na przykład ktoś może powiedzieć, ja się źle czuję, coś ze mną jest nie tak, nie wiem, mam problemy z koncentracją. Zawsze zaczynajcie od oczywistości. Jednym z podstawowych elementów, które może być powodem tych problemów, jest po prostu oś jelito-wątroba. Dlaczego? Dlatego, że macie zaburzoną funkcję wątroby, macie zaburzoną funkcję detoksykacji, macie zwiększone zmiany zapalne i do tego jeszcze dochodzi utrudniony odpływ żółci, czy na przykład trawienia pokarmu. Czyli mózg jest po prostu zatruty.
Jeżeli chodzi o niekorzystne warunki samej funkcjonowania naszego, to zwróćcie uwagę, że nasze zachowania będą wpływały na nasze zdrowie i zdrowie naszych jelit. I tak na przykład dieta w stylu zachodnim, tak? Te pyszne kanapeczki, ja już nie będę nazywał, żeby mnie tu ktoś nie posądził, te wielkie, wspaniałe kanapki z tym tak zwanym pysznym nadzieniem, słuchajcie, do których ostatnio ustawiały się kolejki, alkohol, antybiotyki, tak? Zaburzenia składu mikrobioty, sama dysbioza, wzrost przepuszczalności bar jelitowej, czyli te leaky gut, czyli te ucieknące jelita, zaburzenia homeostazy pomiędzy mikrobiotą a układem odporności, czy rozwój lokalnego i ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Na tym ostatnim się zatrzymam. Słuchajcie, czy wiecie, że teraz do tego jeszcze wrócimy, że jest bardzo wiele chorób kręgosłupa, stawów kręgosłupa, których jednym z podstawowych powodem problemów w kręgosłupie są stany zapalne jelit? Czy zdajecie sobie sprawę z tego typu relacji? I to, co mówię, Szanowni Państwo, to nie jest czary-mary. To są podstawowe wiadomości z podręcznika ortopedii. To jest tak ważny aspekt. Jeżeli chodzi o oś jelito-skóra, no przecież, słuchajcie, przewlekły stres może modyfikować nie tylko funkcję skóry, ale modyfikuje również pracę jelit. Nie ma prawidłowej jakości skóry. Czy widzieliście na przykład zmiany skórne spowodowane dysbiozą jelitową? Bo ja widziałem. Pracuję w tej chwili w Kevella Beauty Clinic. Tak? Część mojego czasu pracy poświęcam tutaj. Tu jest medycyna estetyczna. Słuchajcie, no to nie ma prawidłowej medycyny estetycznej bez zdrowych jelit. Kto z Państwa jest zainteresowany, odsyłam, jest pani doktor Magdalena Elsner. Wspaniała pani doktor, która uczy kosmetologów, kosmetyczki, lekarzy medycyny estetycznej wpływu poprawy jakości mikrobioty jelitowej na jakość skóry. Słuchajcie, no jeżeli ktoś ma problemy ze skórą, to zacznijcie od jelit. Ja wcale nie żartuję, słuchajcie, może się okazać, że to wystarczy w zupełności do wyleczenia problemu ze skórą. Oczywiście pod nadzorem kosmetologa, czy lekarza medycyny estetycznej, czy dermatologa będzie łatwiej. Jeżeli chodzi o oś jelita nerki. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, bo naprawdę nie wiem, czy ilu lekarzy o tym wie, że zaburzenia dietetyczne i dysbioza jelit może nasilać nadciśnienie tętnicze. A zaburzenia mikrobioty mogą inicjować stan zapalny jelit, a to wtórnie może nasilać przewlekłe choroby nerek. Rozumiecie? I w drugą stronę zaburzenia funkcji nerek mogą negatywnie wpływać na mikrobiotę. To działa w dwie strony. Później mamy oś jelita odporność, czyli to już jest oczywista, choroby autoimmunologiczne. To każdy, kto się zajmuje dietetyką, wam o tym powie. Choroby autoimmunologiczne bardzo często zaczynają się w jelitach albo po jakiejś infekcji, po zatruciu. Czyli zobaczcie, cukrzyca, toczeń, choroba Crohna, stwardnienie rozsiane, choroba Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów mogą być spowodowane nieszczelnością jelit, stanami zapalnymi. Rzecz niezwykle ciekawa. Bardzo wiele osób, nawet muszę wam powiedzieć, część lekarzy uważa, że coś takiego jak oś jelita, mózg, to jest jakiś wymysł. Że ktoś tam sobie coś ubzdurał, że jakieś jelita mają jakiś kontakt z mózgiem. Co za bzdety. Słuchajcie, no ale są anatomiczne połączenia. Nerw błędny to jest taki nerw, który przenosi impulsy, informacje z mózgu do układu pokarmowego. Ale to działa w drugą stronę. To się pięknie w medycynie nazywa włókna aferentne. To są włókna, które niosą informacje do mózgu z jelit. Ja już nie wspomnę o tym, słuchajcie, jak się zagłębicie w temat probiotyku, to zobaczycie, że bakterie probiotyczne produkują na przykład prekursory serotoniny i GABA. Co to znaczy?
Poczytajcie nowoczesną psychiatrię. Nie ma w tej chwili leczenia depresji i zaburzeń psychicznych bez leczenia mikrobioty. Na pewno, jak ktoś chociaż trochę szerzej spojrzy na funkcjonowanie organizmu, tak? Jeszcze nie wszyscy psychiatrzy to uznają, ale świat medycyny już to zapisał. Zobaczcie, jak ważny aspekt. Czyli jelita, mózg. 95% serotoniny produkowanej jest w jelitach. Serotonina, wiecie, co to jest serotonina? Blokery zwrotnego wychwytu serotoniny to są najpopularniejsze leki przeciwdepresyjne. Ich zadaniem jest tak działać, żeby serotoniny w organizmie było dużo. Widzicie? Leki przeciwdepresyjne. A gdzie jest produkowane 95% serotoniny w organizmie? W jelitach. Bakterie również produkują serotoninę. Czyli zobaczcie, to nie ma, to wszystko są fakty. To jest niesamowite. Słuchajcie, ja oczywiście wam skracam bardzo ten nasz wykład, pokazując wam tylko wierzchołek góry lodowej. To jest fascynujące zagadnienie, słuchajcie. Stosowanie probiotyków takich jak, no właściwie to nie ma sobie równych, Probio Plus, więc nie ma co porównywać. Ale stosowanie Probio Plus jest podstawowym elementem równowagi organizmu w medycynie fundamentalnej. I będzie wpływał na cały nasz organizm. No dobra, a jest coś takiego jak jelita kości? No słuchajcie, trawienie warzyw i wchłanianie nadmiaru zasad, czyli zasadowica, powoduje wchłanianie i odbudowę kości, czyli wchłanianie wapnia do kości. Najważniejsze w trawieniu ściany komórek warzyw, czyli żebyśmy się dostali do tego, co jest w komórkach roślinnych, gdzie często jest dużo wapnia. Więc wiecie kto? Flora jelitowa. Komórki roślinne mają celulozę. Jakbyśmy nie mieli flory jelitowej, jaką mamy prawidłową, to nie strawilibyśmy nic. A wiecie, kto potrafi trawić celulozę? Krowa. My właściwie bez flory jelitowej, prawidłowej, bez mikrobioty nie zrobilibyśmy nic. Nie dostalibyśmy się do środka komórek warzyw. Dobra, jak rozgnieciemy w zębach i pogryziemy dokładnie, no to są większe szanse. Rozumiecie? Poprawa metabolizmu kości jest ściśle związana z komórkami jelit. Co robią jeszcze bakterie? Ano produkują kwas masłowy. Kwas masłowy jest substancją, która jak aloes potrafi leczyć jelita. Rozumiecie? Bakterie probiotyczne produkują kwas masłowy. On jest również lekarstwem podawanym w różnych zespołach właśnie nietolerancji pokarmowej. Ale pamiętajcie, że najważniejsze w leczeniu jelit są bakterie probiotyczne. No dobrze, no słuchajcie, jak to jest? To można łączyć jelita z układem krążenia? Ano tak, można w bardzo wielu aspektach. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jelita, to każde nasze złe zachowanie będzie negatywnie wpływało na cały nasz organizm. I teraz, obojętnie czy będziecie sobie gotować otyłość i zaburzenia wchłaniania, czy będziecie niszczyli jelita, tak? Na przykład spożywając nadmiar alkoholu, to wszystko w ostatecznym rozrachunku będzie powodowało zniszczenie jelit, a wtórnie będzie również wpływało negatywnie na nadciśnienie i zaburzenia pracy układu krążenia. Na przykład będzie powodowało nasilenie stanów zapalnych, powstanie cukrzycy, a w ostatecznym rozrachunku mikro- i makroangiopatii naczyniowych. Dalej, właściwości kardioprotekcyjne. Słuchajcie, udowodniono, że probiotyki powinny być stosowane u osób zagrożonych chorobami kardiologicznymi z różnych powodów. Na przykład jest coś takiego jak homocysteina, albo stres oksydacyjny, albo stan zapalny, tak? Czy nawet stężenie cholesterolu w organizmie.
Regulacja wszystkich tych procesów odbywa się również z pomocą probiotyku. A zatem udowodniono, Szanowni Państwo, że probiotyki mają właściwości kardioprotekcyjne. Nie pomyślelibyście, nie sądzę, że przed naszym spotkaniem ktokolwiek z Was wiedział o tym, że są badania kliniczne potwierdzające korzystny wpływ suplementacji probiotyków na choroby układu sercowo-naczyniowego. No to Was informuję, są. To niewiele osób o tym wie. Jeżeli chodzi o mikrobiotę i jej odchudzanie. Słuchajcie, ja już nie chcę tutaj zagłębiać się w szczegóły, ale stymulacja niektórych substancji aktywnych na przykład potrafi regulować poziom cukru we krwi. A regulacja poziomu cukru we krwi reguluje poziom insuliny we krwi. Jak macie prawidłową regulację insuliny we krwi, to jest duża szansa, że nie wejdziecie w insulinooporność i nie będziecie po prostu tyć w sposób patologiczny. Pewno, że trzeba liczyć odpowiednio i zachowywać się, nie obżerać się. Ale powiem Wam, że mam osoby z insulinoopornością, czyli takie, u których doszło do zaburzeń mikrobioty, nawet zespołów metabolicznych, insulinoodporności, zaburzeń gospodarki lipidowej, nadciśnienia i tak dalej. A rekordzistka w ogóle z otyłością u mnie przyjechała, Polka, która mieszkała w Anglii, przyjechała do mnie na konsultację i pokazała mi listę 30 leków, które bierze, które lekarze jej zapisali, żeby ją leczyć. 30 leków, słuchajcie. Nikt, gwarantuje Wam, żaden lekarz na świecie nie jest w stanie powiedzieć Wam, jak to cudzamen do kupy działa. Dlatego, że są interakcje lekowe, których nie jesteście w stanie przewidzieć. I takie rzeczy się dzieją. I teraz zobaczcie, mikrobiota jelitowa. Jak zapytacie lekarza, czy jak przyjdzie chory pacjent, to co mu trzeba dać? To lekarz Wam powie lekarstwo. Mówi, okej, dobra. A probiotyk? Czy pamięta pani doktor, pan doktor o tym, że u tego pacjenta oprócz zastosowania leku, który będzie działał objawowo, a czasem przyczynowo, należy zadbać o regulację procesów metabolicznych, podając temu człowiekowi po prostu probiotyk? W związku z tym, Szanowni Państwo, zmniejszenie stanów zapalnych naczyń krwionośnych i regulacja poziomu cukru we krwi poprzez stymulację GLP-1 jest prostym sposobem po zastosowaniu mikrobioty na regulację również otyłości. Jednym z warunków, od razu zaznaczam, tak, bo redukcja i zmiana diety jest w ogóle kluczem i aktywność fizyczna. Również trucizny w otoczeniu niszczą nasze bakterie probiotyczne, czyli te toksyny po prostu zabijają nasze bakterie. Kolejna rzecz, i muszę Wam tu powiedzieć, bo to jest najgorsza rzecz, o której trzeba przypomnieć, to jest to, że udowodniono, że konserwanty w żywności na przykład bardzo źle wpływają na rozwój dzieci. Szczególnie dzieci, są takie dzieciaki z orzeczeniami, na przykład ADHD. Tam w ogóle jest zakazane podawanie żywności, w których są barwniki i konserwanty. Już nie wspomnę o cukrze, tak? Czyli konserwanty niszczą i zmieniają naszą mikrobiotę i negatywnie wpływają na nasze zachowania. My sobie jako dorosłe osoby może mniej zdajemy z tego sprawę, ale jakbyście popracowali trochę z dzieciakami, z orzeczeniami, to byście się przekonali. I teraz, Szanowni Państwo, przejdziemy sobie pomalutku do naszej mieszanki. W tej mieszance są bakterie probiotyczne. Przejrzałem literaturę i zastosowanie poszczególnych bakterii w mieszance i wypisałem sobie jedną konkretną, nie wiele, przypisałem do jednej bakterii jedną konkretną rzecz, którą robi. I to jest w oparciu o literaturę, którą Państwu możemy udostępnić, ona jest powszechnie dostępna, PubMed, możecie Państwo sobie wpisać, tam znajdziecie literaturę. Podam kilka przykładów. Lactobacillus casei zapobiega i wspomaga leczenie nowotworów. Lactobacillus paracasei wspomaga odchudzanie. A Bifidobacterium lactis
usuwa chorobotwórcze bakterie takie jak Candida, gronkowiec, Salmonella i Helicobacter. Bakterie Lactobacillus reuteri. Pamiętajcie, że to jest na takiej zasadzie, że tak właściwie one bardzo często są multipotencjalne. One potrafią bardzo wiele różnych rzeczy. Ja, żeby Wam to ułatwić, przypisałem tylko jedną do jednej bakterii. A tam jest 18 szczepów, słuchajcie. To jest gigantyczna dawka zdrowia. Dobrze. Goją uszkodzenia jelit. Lactobacillus rhamnosus. On jest słynny też w dietetyce, bo on służy do odchudzania. Stosuje się je w zapaleniach jelit Bifidobacterium bifidum. Poprawia odporność. Lactobacillus acidophilus, bo nie wiem, czy znacie tą bakterię, często występuje również w mieszankach dla dzieci. Wspomagają leczenie biegunek wirusowych i bakteryjnych. Bifidobacterium breve. Wspomaga leczenia zaparć. Lactobacillus reuteri. Uwaga, trawi laktozę i kazeinę. Nie wiem, czy ktoś ma z Was problemy z nietolerancją laktozy. Streptococcus thermophilus. To są wszystko bakterie obecne w naszej mieszance. Zmniejszają próchnicę zębów. Lactobacillus paracasei. Poprawiają gospodarkę LDL, HDL. Oraz zmniejszają nadciśnienie tętnicze. Lactobacillus plantarum. Poprawiają nastrój, jakość snu, jak też mają wpływ przeciwdepresyjny. Lactobacillus helvetius. I działa przeciwalergicznie i przeciwastmatycznie. Lactobacillus solidarius. Szanowni Państwo, probiotyki są nadal suplementami, ale ich działanie jest naprawdę niezwykłe. Probio Plus, kochani, to jest oficjalny launch i przedstawienie szanownemu gremium, obecnemu na naszym spotkaniu i innym, którzy zechcą uczestniczyć w szkoleniu. Szczególnie lekarze, farmaceuci, zielarze, dietetycy, żeby pamiętać o tym, że jako eksperci powinni stosować specjalną mieszankę, czyli 18 wyselekcjonowanych bakterii probiotycznych plus dodatek, tak? Czyli tutaj mamy różne ekstrakty, mamy prebiotyk, fruktooligosacharydy i co to są prebiotyki? To jest jedzenie dla bakterii probiotycznych. Czyli jak macie probiotyk, to są bakterie, prebiotyk to jest jedzenie dla tych bakterii. To wszystko nazywamy synbiotykiem. Mamy również cynk, mamy LEM, tak? Lignany, substancje z nasion lnu, one poprawiają funkcję jelit. I szanowni Państwo, coś, co chcę Wam powiedzieć, co jest jedną z najbardziej, to było moje marzenie, żeby to było w tym produkcie. Bardzo długo na to czekałem. Kochani, beta-glukany pochodzące z Agaricus blasei, które mają niezwykłe właściwości wpływające na aktywność immunologiczną. Ponieważ prawo europejskie zakazuje mi mówienia na temat tego, że beta-glukany cokolwiek pozytywnie działają na odporność, a według Unii Europejskiej trzeba by zeżreć tego wiadro, to ja zrobiłem coś innego. Zaraz sobie wrócimy do tego opakowania. Ja Wam coś pokażę. Ja pokażę Wam nie jak Unia Europejska traktuje ekstrakt z Agaricus blasei, tylko jak Narodowy Instytut Raka ze Stanów Zjednoczonych do tego podchodzi. Bo to dla mnie jest dokument. W związku z tym ja Wam ten dokument wprost jako print screen z ekranu Narodowego Instytutu Raka ze Stanów Zjednoczonych pokazuje. Nie wyciągałem żadnej treści. Dokładnie tak wygląda strona internetowa. Jest tu tekst po angielsku. Co to jest ekstrakt z Agaricus blasei? Muril, dodatek nazwy Muril, to jest taki pan, który zawsze jest w fitoterapii. Jak ktoś po raz pierwszy i dokładny opisze jakąś roślinę albo grzyb,
to jego nazwisko pisze się obok nazwy tej rośliny. To jest taki honor, jaki oddajemy jako fitoterapeuci temu, kto po raz pierwszy opisał tą roślinę. A zatem Agaricus blasei ekstrakt od nazwiska pana Murilla. Kochani, otóż suplement diety zawierający Agaricus blasei ma potencjalne chemoprotekcyjne, przeciwnowotworowe i immunopotencjalne właściwości. Cytuję wam stronę Narodowego Instytutu Raka ze Stanów Zjednoczonych. Co zatem zawiera Agaricus blasei? Zawiera bardzo wysoki poziom fitochemikaliów, czyli substancji, to się tak ładnie nazywa, substancji naturalnych. I uwaga, co pisze Narodowy Instytut Raka w Stanach Zjednoczonych? Especially beta-D-glucans. To znaczy, zwróć szczególną uwagę, że zawiera beta-glukany. A co robią beta-glukany? Tu użyję wprost tego, co pisze Narodowy Instytut Raka. Słuchajcie, ja za chwilę wam to skomentuję, ponieważ w Europie nam tego w ogóle nie wolno mówić. Tak? Bo Unia Europejska nam zakazuje. W związku z tym posługuję się dokumentem amerykańskim i lekarze wiedzą, o co chodzi. Otóż promuje komórki dendrytyczne i ich dojrzewanie. Promuje, zwiększa poziom interferonu gamma. Stymuluje immunoglobuliny, przeciwciała i tumor necrosis factor alfa. Jeden z najważniejszych czynników niszczących komórki nowotworowe w organizmie człowieka, jak również nasila funkcjonowanie i aktywność naturalnych killerów. NK to nazwa amerykańska komórek, które zabijają na przykład bakterie patogenne i komórki nowotworowe. I uwaga, szanowni państwo, jest potencjalnie boostem przeciwnowotworowym, który pobudza układ odporności, boosting, pobudza, czyli wzmacnia aktywność przeciwnowotworową organizmu. To jest Probio Plus. Czyli jeszcze raz, mieszanka 18 szczepów bakterii plus drożdże z gatunku Saccharomyces boulardii. Opisałem wam po jednej funkcji każdego z tych probiotyku. Zobaczcie, jaka piękna saszetka. Słuchajcie, co jest bardzo ważne i co zmieniliśmy. Poprzednia probio była w proszku. Można było dawkować ją łyżeczką czy tam miarką. Teraz mamy dużo prostszą rzecz. Szanowni państwo, możecie sobie zabrać takie opakowanie ze sobą. Oczywiście proszę pamiętać, nie wolno tego podgrzewać, czyli wiecie, w czarnej torebce na słońcu to się tego nie trzyma. Trzyma się to jak najlepiej w lodówce albo w temperaturze maksymalnie pokojowej. Zwracam na to uwagę, tam są żywe bakterie. I zobaczcie, co tu jest. Tam jest ekstrakt Agaricus blasei, o którym przed chwileczką wam przeczytałem, zawierający beta-glukany. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, o której chciałem wam powiedzieć. Proszę o tym pamiętać. Na koniec, szanowni państwo, zapraszam serdecznie, ponieważ jak wiecie, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z konsultacji w zakresie dietetyki klinicznej i fitoterapii, zapraszam osobę do Katowic, do Kebella Beauty Clinic na Kościuszki 38. Macie numer telefonu podany i tam w Kebella Beauty Clinic na stronie internetowej też możecie sobie znaleźć kontakt do nas. Zapraszam serdecznie na konsultację. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, ja sobie, szanowni państwo, cofnę. Prowadziłem państwa w świat probiotyków. To jest, nie wiem, czy w medycynie naturalnej, w medycynie fundamentalnej, szanowni państwo, jedna z sześciu, nie wiem, czy nie najważniejsza w chwili obecnej, mieszanka w powrocie człowieka do zdrowia. Muszę wam powiedzieć, że ta mieszanka to jest kwintesencja długowieczności.
wpisująca się w nasze motto. I do tego będziemy, Szanowni Państwo, wracać. Dlatego ja sobie wrócę na sam początek, korzystając z okazji, bo myślę, że będziecie wracać do tego filmu często. Jest czas świąt i Nowego Roku. Życzę wszystkim Państwu, korzystając z okazji, żebyście czerpali z tego przewodnika do długowieczności. Postaram się dzielić z Państwem wiedzą, którą nabyłem w ciągu 30 lat swojej pracy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych, szczęśliwych świąt i wszelkiej pomyślności w nowym 2024 roku. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijała i będziecie Państwo mogli czerpać tę wiedzę i dzielić się z nią również z innymi. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo.